Gdyńskim Parku Narodowym możemy spotkać wszystkie gatunki małży, które występują w Polsce. Nasz największy skarb, czyli gatunek najrzadszy, skójkę gruboskorupową. Moje nazwisko Maria Urbańska. Jestem tutaj, aby przeprowadzić monitoring skójki gruboskorupowej na zlecenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Mamy w sumie 7 gatunków należących do szczeżuji i skójek. Skójka gruboskorupowa należy do skójek, które czasem do siebie są podobne i często możemy mieć problem z ich rozpoznawaniem. Jednak akurat w tym siedlisku skójka gruboskorupowa jest dość typowa, jeśli chodzi o wygląd, i dość łatwo ją odróżnić od najbardziej popularnej i najczęściej występującej skójki zaostrzonej. Tutaj są gatunki, które możemy podzielić na właśnie skójki i szczeżuje. I tutaj jest właśnie puste muszle, które zebrałam z rzek Drawieńskiego Parku Narodowego, które są właśnie skójką gruboskorupową. W tym parku skójka raczej jest gatunkiem, który osiąga niewielkie rozmiary, jednak generalnie mogą one osiągać nawet rozmiary 7-8 cm. Najbardziej problematyczny, czyli można pomylić się, jeśli chodzi o wygląd, ze skójką zaostrzoną. Tutaj mamy skójkę gruboskorupową, tutaj mamy skójkę zaostrzoną. Widać wyraźnie, mam nadzieję, że mamy zupełnie inny kształt, który jest kształtem tu bardzo mocno zaokrąglonym. Natomiast tutaj, jak sama nazwa wskazuje, mamy skójkę zaostrzoną, czyli układa się ona w taki dość trójkątny zarys. Różni je również właśnie ta grubość, ale również grubość ścian. Głównie u skójek już dorosłych i mających kilkanaście lat, te ścianki skorup bardzo mocno grubieją. Skójki właśnie różnią się od szczeżuj tym, że mają dużo grubszą muszlę, i również mają zamek, czyli mają takie listewki, wypustki, które bardzo dobrze pasują jedna do drugiej, czyli ta muszla jest bardzo ładnie i silnie złączona ze sobą. Tutaj mamy szczeżuję pospolitą i szczeżuję wielką, gatunek objęty częściową ochroną w naszym kraju. I tutaj widać wyraźnie, że nie mamy takich ząbków, tylko mamy ligamentum, czyli takie połączenie białkowe, które pozwala na otwieranie i zamykanie muszli małżowi. Oczywiście mięśnie również są do tego potrzebne, które mają przyczepy po dwóch stronach muszli. Tu jest skójka gruboskorupowa, tu jest skójka zaostrzona. Jeszcze w naszych wodach możemy spotkać skójkę malarską, bądź też czasem nazywaną skójką malarzy, która jest bardzo spłaszczona. Właściwie możemy prostopadłe linie ułożyć, jeśli chodzi o wygląd jej muszli. Szczeżuja spłaszczona, która jest gatunkiem tutaj w niektórych miejscach bardzo licznie występującym, jak się udało wykazać. Natomiast jest gatunkiem, który właściwie wszędzie jest rzadko spotykany. To znaczy nie spotykamy go najczęściej w dużych grupach, tak zwanych ławicach, jak w przypadku na przykład skójek. Jest to gatunek, który występuje przede wszystkim w rzekach, o bardzo niezmienialnym nurcie i bardzo lubi piaszczyste łachy, w których może zakopywać się nawet do 20 cm w głąb, czyli jest to gatunek, którego nie możemy zobaczyć żadną inną metodą, jak tylko szukając go, grzebiąc głęboko w piasku. Skójka gruboskorupowa jest grubościenna, jest bardzo mocno wypukła, szczególnie osobniki dorosłe. Wygląda trochę jak fasolka, jeśli chodzi o osobniki dorosłe. I w tym miejscu jest zaokrąglona, w miejscu, w którym wystają syfony. Małż generalnie siedzi sobie pod wodą w ten sposób, czyli zakopany w osadach dennych. Jeśli chodzi o skójkę gruboskorupową, to najczęściej w piasku bądź też żwirze. I właściwie jedyną widocznym elementem są w przypadku tego gatunku czarne syfony, które możemy czasem zobaczyć. Rosnąc, właściwie każdy nasz gatunek ma przerwę w rośnięciu w okresie zimowym. Dzięki tej przerwie możemy oszacować wiek małża. Na przykład ten tutaj ma raz, dwa, trzy
linie przyrostu, które świadczą o tym, że miał 3 lata i 3,5 właściwie, kiedy stracił życie. Oczywiście śmiertelność wśród małży jest bardzo duża. Głównym czynnikiem może być zanieczyszczenie środowiska albo zmiany w stosunkach wodnych, na przykład zamulenie bądź też właśnie wprowadzanie biogenów. Szczególnie skójka gruboskorupowa jest na to bardzo wrażliwa i może to powodować ginięcie tego gatunku. Na jego miejsce mogą wejść gatunki bardziej eurytypowe, czyli takie, które mogą pozwolić sobie na utrzymanie w lepszych warunkach, jeśli chodzi o biogeny, czyli zwiększoną ilość biogenów. Takie gatunki to na przykład właśnie skójka zaostrzona, która jest gatunkiem mogącym na pewno wytrzymać dużo więcej. Skójka gruboskorupowa jest gatunkiem rzek czystych, rzek szybkich, dlatego tutaj te rzeki, które są w typie górskim, spełniają na pewno jej wysokie standardy i zapotrzebowanie na odpowiednie warunki. Natomiast może tutaj być zagrożeniem dla niej bądź też przypadkowe zanieczyszczenie środowiska, bądź też modyfikacje koryt rzecznych, ale na szczęście w Parku Narodowym tego rodzaju działania są raczej mało prawdopodobne. Szczyżuja wielka, gatunek objęty częściową ochroną w Polsce, gatunek, który występuje głównie w zbiornikach z wodą stojącą, ale potrzebuje wody czystej, natlenionej, chociaż może być to woda, mogą być to zbiorniki dość mocno zamulone. Gatunek, który jest naszym największym rodzimym gatunkiem małża żyjącym w Polsce. Może osiągać 20 parę centymetrów długości, czyli może być dużo większy. Jak każda szczeżuja nie ma zamków, tylko ma połączenie białkowe pomiędzy dwoma połówkami muszli.